Dobrze, moi drodzy, studiujemy sobie teraz te kwestie związane z prawem, z przymierzem, z tymi różnymi właśnie sytuacjami związanymi i pomyślałem, że możemy sobie też postudiować w pewnym sensie pewne myśli związane z właśnie z tym przymierzem, związane z pokoleniami, które są bardzo istotnym elementem. Ponieważ od tego, czy ktoś podąża za Panem Bogiem, czy się wsłuchuje w jego głos jak Abraham, czy też nie, tak naprawdę cała historia jest definiowana ludu Bożego w Starym Testamencie. A więc chciałem krótko zacząć tylko właśnie w tej historii, którą dzisiaj też studiowaliśmy, a więc o Abrahamie i o jego dwóch tak naprawdę synach. Pamiętacie ich? Jednego mamy tutaj nazwanego jako ten syn z obietnicy, a drugiego mamy nazwanego jako syn, który został w pewien sposób zrobiony fizycznie, ale nie był on zawarty w tej obietnicy, którą Pan Bóg daje. I to jest niesamowite, że kiedy czytamy o tych dwóch ludziach, to są to zupełnie psychicznie i też w takiej relacji między Bogiem inne osoby. Zauważyliście to? Z jednej strony mamy Izaaka, który w historii nie jest bardzo biblijnej, można by powiedzieć, nie rozpisuje się na jego temat Biblia, ale znamy go z historii z 22 rozdziału Księgi Rodzaju, kiedy ma być złożony na ofiarę. Wiemy, że jest synem, który się buntuje, czy jest poddany? Poddany, prawda? A z drugiej strony mamy Ismaela. Czy Ismael jest synem poddanym, czy jest synem, który się buntuje? Pamiętacie z historii? Buntuje się. On nie jest taki religijny, byśmy powiedzieli, jak Abraham, jak Izaak, ale idzie w drugą stronę. I czasami możemy tak czytając Biblię dojść do wniosku, że to jest straszne, bo Pan Bóg, można by powiedzieć, od razu skreślił jednego z nich. Ale to nie jest prawda, ponieważ kiedy czytamy o tych historiach, to zauważamy, że Ismaelowi też została dała obietnica. Kiedy mamy ten 15 rozdział, nie 15 rozdział, ale dalej, 17 rozdział, kiedy Pan Bóg obiecuje właśnie tego potomka według obietnicy, to Abraham mówi pewne ciekawe słowa, pada na twarz, to jest 17 rozdział Księgi Rodzaju i 17 werset. Abraham upadł na twarz i roześmiał się i mówił w swoim sercu, czy stuletniemu człowiekowi urodzi się syn, czy Sara w wieku 90 lat urodzi? I Abraham powiedział do Boga, oby tylko Izmael żył przed twoim obliczem. A Bóg powiedział, zaprawdę twoja żona Sara urodzi ci syna i nadasz mu imię Izaak i utwierdzę moje przymierze z nim jako wieczne przymierze i z jego potomstwem po nim. To jest ciekawe, zobaczcie. Mamy dwoje dzieci. Jedne jest związane z obietnicą, drugie jest związane z tym, że Abraham chciał, nie wiem, może pomóc, może jakoś zaradzić temu problemowi, który powstał. Może nie rozumiał dokładnie, w jaki sposób Pan Bóg chce zadziałać. I zrobił to po swojemu, ale Pan Bóg mówi z uporem takiego maniaka wręcz, że nie, ja mam obietnicę, to będzie według obietnicy. Jest coś lepszego. I to mi też na myśl przynosi pewien taki wniosek, że jako ludzie nie możemy być niecierpliwi, ponieważ nasza niecierpliwość tak naprawdę powoduje więcej problemów niż pożytku. Ale wracając właśnie do tych dwóch młodych ludzi. Wiecie, co znaczy imię Izaak? Słyszeliście kiedyś? Ono jest bardzo blisko powiązane z tym, co Abraham zrobił chwilę wcześniej. On się śmiał. Sara też się śmiała. Ale Pan Bóg mówi, okej, skoro się śmiejecie, to nazwiecie go, że on jest śmiechem. To jest imię, które niejako odzwierciedlało to, w jakiej sytuacji on został poczęty, można by powiedzieć. Z obietnicy, która była nierealna, była niemożliwa do wykonania. I to jest bardzo ważne, kiedy później dojdziemy do pewnych rzeczy związanych z Nowym Testamentem, ponieważ Pan Bóg nagle pokazuje, że rzeczy, które są śmieszne w kontekście nie, że śmiejemy się z jakiegoś zabawnego żartu, tylko śmieszne w sensie niemożliwe. Niemożliwe do spełnienia. I Pan Bóg obraca to, co jest niemożliwe
i sprawia, że to staje się nagle tak naprawdę realne. Moglibyśmy dużo mówić w kontekście właśnie różnych historii, które są w Starym Testamencie, ale skracając tak naprawdę wszystko, co mamy w Starym Testamencie odnośnie kolejnych pokoleń, które się rodzą, odnośnie życia Izaaka, odnośnie życia Ismaela, odnośnie kolejnych osób, które się rodzą. Później mamy Jakuba, mamy Józefa, który idzie do Egiptu, mamy jego braci. Ciągle widzimy pewien problem, który powstaje. To znaczy mamy ludzi, którzy są albo bardziej duchowi, albo mniej duchowi. Są ludzie, którzy się bliżej Boga przybliżają i szukają Jego woli, albo są tacy, którzy się wręcz buntują. I moglibyśmy tutaj naprawdę wiele historii przytoczyć, ale kulminacja tego ma miejsce w jakim momencie? Na krzyżu Golgoty. Tam mamy pewną kulminację, ponieważ dzisiaj powiedzieliśmy sobie o tych pewnych momentach, motywach. W chwili, w której Pan Bóg obiecywał błogosławieństwo, to one dotyczyło tak naprawdę kilku rzeczy. Powiedzieliśmy sobie o tym, że dotyczyło ich wtedy, czyli dotyczyło obietnicy, że będzie ten potomek, czyli będzie ten syn obietnicy. Kogo jeszcze dotyczyło? Dotyczyło przyszłych pokoleń? Dotyczyło przyszłych pokoleń, czyli wszystkich tych, którzy się urodzili. Kogo jeszcze dotyczyło? Czy dotyczyło ludzi, którzy uwierzą i zostaną też zawarci w tych gwiazdach, w cudzysłowie oczywiście, w tej ilości, której nie da się policzyć, którą Abraham widział. I to jeszcze należy powiedzieć, że to nie jest takie niebo, które my widzimy nawet na wsi, tylko to jest takie niebo, które byśmy widzieli w miejscu, w którym nie ma żadnego oświetlenia. I to jest w ogóle już fenomen. Chyba my nie mamy takiej możliwości, chyba że gdzieś wyjedziemy, nie wiem, na biegun południowy czy coś w tym rodzaju, albo do jakiejś Afryki, to wtedy może faktycznie jesteśmy w stanie takie niebo zobaczyć. Ale to jest niepoliczalna ilość. I zobaczcie, Pan Bóg obiecuje jeszcze tych, którzy uwierzą, ale obiecuję jeszcze najważniejszy element tej układanki. Czego nam brakuje? Zbawiciela, rozwiązania problemu, który powstał. Czyli tak naprawdę błogosławieństwo nie skupia się tylko i wyłącznie na ludzie Bożym, który jest jego udziałem, ale skupia się na tym, że będzie ratunek. I dlaczego powiedziałem nie tylko? Ponieważ lud Boży jest tym, który ten ratunek niejako kieruje do tego ratunku, czyli kieruje do Chrystusa. W Starym Testamencie wszystko szło w kierunku przekazania informacji o Bogu. Przekazania informacji właśnie o tym, w jaki sposób Pan Bóg chce uratować. Czy Abraham wierzył w to, że jest jakiś baranek Boży, który ma uratować, znaczy symbolizuje ten ratunek? Oczywiście. Czytaliśmy, że w pewnym momencie tego przymierza była złożona ofiara. Więc to jest niesamowite, że zobaczcie, później mamy te dzieci obietnicy. Oczywiście nie wszystkie dzieci obietnicy były tak wierne jak Abraham był i ci patriarchowie, ale Pan Bóg później daje im na przykład świątynię. Daje im pewne elementy, które wskazują bezpośrednio na Mesjasza, na Chrystusa, który ma przyjść i uratować ich. I znajdujemy się w pewnym momencie w pierwszym wieku naszej ery. I co tam się dzieje? Możemy sobie otworzyć Ewangelię Jana. Ewangelie sprawozdają nam w różny sposób to, co się działo w chwili, w której Chrystus przyszedł. To jest, możemy 18 rozdział sobie otworzyć Ewangelii Jana. Jezus w 19 rozdziale zapowiada, przepraszam, mam tutaj 18 otwarty, ale w 18 rozdziale zapowiada, tak, może najpierw ten 18, zapowiada, że ma umrzeć śmiercią za ludzi. Że ma umrzeć jako ten baranek Boży, który był zapowiadany tak naprawdę od stuleci. I zobaczcie, że to jest niesamowite, ponieważ obietnica, która była dana, nawet nie wiem, nie liczyłem ile pokoleń czy ile lat temu to było, ale to jest naprawdę dużo czasu. To mamy Abrahama, który wychodzi niedługo po potopie z tego Ur Chaldejskiego, który dostaje obietnicę, a tutaj mamy setki lat później, w moment, w którym obietnica zostaje wypełniona,
Chrystus przychodzi na świat i teraz mam pytanie, ile osób było dziećmi obietnicy w tym czasie? Dużo? Połowa? Z tych, którzy byli tam wtedy w Jerozolimie, w Judei, wierzyli w to, że Pan Bóg, ten Jahwe, jak go nazywali w Starym Testamencie, często chociaż rezygnowali z tego imienia, bo zapominali, jak się je dokładnie wymawia po winie woli babilońskiej. Czy ten Bóg, wierzyli w tego prawdziwego Boga? Przestrzegali Jego przykazań? Czy wszyscy byli dziećmi obietnicy? Tak czy nie? Czy może część z nich była dziećmi obietnicy? Część na pewno. Czy większa część, czy mniejsza część? Bo nie chcę powiedzieć, że połowa. Trudno ocenić. Ale patrząc na historię, możemy powiedzieć, że jednak mniejsza część. Bo zobaczcie, Chrystus przychodzi. I oczywiście jest przyjęty przez wszystkich, przychodzi do świątyni, mówią, tak, to jest wyczekiwany Mesjasz, przecież urodził się w Betlejem, zakończyło się 70 tygodni z Księgi Daniela, tak, to jest to rozpoczęcie służby Chrystusa, o którym tam jest mowa. Te wszystkie proroctwa, które mówiło o tym, że będzie z pokolenia Judy, zauważyli, prawda? Uwierzyli w to. Tak było? O, ja bym powiedział, że nie do końca. Zobaczcie, że z perspektywy czasu jesteśmy w stanie zauważyć i nie chcę tutaj mówić dlaczego i tak dalej, kto uwierzył, kto nie, bo tak, tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Ale patrząc na sytuację widzimy, że nawet ludzie, którzy mówią, że są w pewien sposób religijni, dochodzą do pewnego problemu. Do pewnego punktu, w którym problemem staje się to, że oni są niejako zamknięci na obietnice Boże, są zamknięci na prowadzenie Pana Boga. Jeżeli Abraham by powiedział, że ja jednak nie wyjdę, Panie Boże, bo to jest za daleko, a w ogóle to nie ma sensu, a dlaczego tutaj jest przecież fajnie, może daj mi tą ziemię, to obietnica nie miałaby sensu. Nie, Bóg nie mógłby działać. I zobaczcie, że w chwili, w której Chrystus przychodzi na świat, dzieje się podobnie. Ludzie się zamiast otworzyć, to się zamykają, a ci, którzy się otwierają, podążają za obietnicą, tak naprawdę za kwintesencją obietnicy i idą za Chrystusem. I pytanie teraz, dostają błogosławieństwo, czy może nie przekleństwo, ale tracą błogosławieństwo? Która z dwóch opcji staje się ich udziałem w chwili, w której podążają za Chrystusem? Stają się apostołami, uczniami, błogosławieństwo. Zobaczcie, że obietnica Pana Boga i jej wypełnienie jest związane z tym, że błogosławieństwa są udziałem ludzi, ale nie wszystkich. Tych, którzy podążają za obietnicą. I chwili, w której Chrystus chodził na świecie, w której zapowiedział właśnie swoją śmierć, w pewnym momencie lądujemy w chwili, w której ludzie odrzucają Chrystusa. I to jest właśnie w rozdziale 18, w rozdziale 19. W pewnym momencie czytamy takie słowa. To jest 18 rozdział i końcówka, 37 werset. Wtedy Piłat zapytał go, a więc jesteś królem? Jezus mu odpowiedział, ty mówisz, że jestem królem. Ja po to się narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. I Piłat powiedział do niego, cóż jest prawda? A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja nie znajduję w nim żadnej winy. Zobaczcie, że to są dwie grupy ludzi. Jedni szukają drogi Bożej, jedni szukają Chrystusa i kiedy znajdują Chrystusa, stają się Jego uczniami. Kiedy się stają Jego uczniami, ich błogosławieństwem stają się obietnice Boże. Kiedy stają się ich udziałem obietnice Boże, to oni wtedy zamykają swoje usta i siedzą w domu i nic nie robią. Tak było? Czy to robili uczniowie? Czy takie było generalnie założenie Chrystusa? Nie. Idźcie i podzielcie się w takim wypadku. Zobaczcie, że tak jak Abraham wyszedł z Ur, wyszedł do tej ziemi obiecanej, która w pewien sposób symbolizuje ziemię obiecaną, do której wszyscy zmierzamy, bo o tym pisze później apostoł Paweł i przeczytamy sobie ten fragment, ale zobaczcie, że on szedł przez tą ziemię i nie mówił, dobrze, to ja teraz mam, wiecie, tutaj taki suwak, zasunąłem usta i ja nikomu nic nie powiem odnośnie tego, w kogo ja wierzę i jakie błogosławieństwa otrzymuję. Wiecie, co się stało, kiedy Sara umarła?
przytoczę tylko tą historię, żebyśmy nie czytali tego wszystkiego, ale w pewnym momencie on musi znaleźć miejsce, aby pochować swoją żonę. Idzie do mieszkańców tej ziemi i mówi do nich, wiecie co, ja potrzebuję miejsca na spoczynek. I oni mówią, nie ma sprawy, jakikolwiek chcesz grób, my ci zrobimy najlepszy po prostu, marmury, wiecie, wszystko pięknie, ładnie, będzie takie mauzoleum, że wszyscy będą przychodzić i patrzeć na to i mówić, wow, tutaj spoczywa rodzina Abrahama. A on mówi, nie, wiecie co, ja nie chcę tych najlepszych miejsc. Dajcie mi tylko tą jaskinię, która jest na polu jednego z sąsiadów. Tak, sprzedajcie, tak, dziękuję. I on mówi, sprzedajcie mi ją. Oni mówią, nie, my ją nawet tobie damy, za darmo dostaniesz. A on mówi, nie, ja kupię, chcę być w porządku. Kupuję to miejsce, ale ci ludzie mówią jedną ciekawą rzecz odnośnie jego. Dlaczego my chcemy tobie dać te groby? Dlaczego my chcemy tobie dać tą ziemię? Nie musisz nawet płacić. Oni mówią, dlatego, że jesteś księciem Bożym. Oni wiedzą. Oni wiedzieli od Abrahama, jakie ma wymagania Pan Bóg, jakim jest niesamowitym Bogiem, ponieważ kiedy On cię powołuje, kiedy cię wyprowadza, to nie tylko mówi, że zrób to czy tamto, ale On mówi, ja ci dam środki, abyś dokonał, abyś mógł wzrastać i być błogosławieństwem. I zobaczcie, że w chwili, w której ludzie odrzucają Chrystusa, tracą błogosławieństwo. Tutaj Piłat odrzuca, ale za chwilę, kiedy Piłat wychodzi do Żydów i rozmawia z nimi, biczuje go, przedstawia i mówi do nich, przepraszam, tutaj jeszcze mówią w trzecim wersecie, mówią żołnierze do niego, że oto król, niejako koronują go w pewien sposób, nakładając na niego oczywiście prześmiewczą koronę, prześmiewczy płaszcz, ale w pewnym momencie, w 15 wersecie czytamy, kiedy Piłat wyprowadza do Żydów i mówi, oto wasz król. Wiecie, w pewien sposób nawet Piłat uznał Jezusa jako króla. W pewien sposób oczywiście. I kiedy wyprowadza go przed nich i mówi im, że oto wasz król. A oni mówią, strać go, ukrzyżuj go. Piłat ich zapytał, waszego króla mam ukrzyżować? Naczelni kapłani odpowiedzieli, nie mamy króla poza cesarzem. Zobaczcie, że w pewnym momencie każdy z nas i nawet cały świat kiedyś dojdzie do momentu, w którym powiedzą, nawet ludzie religijni, ci, którzy mogą powiedzieć, no tak, my jesteśmy z narodu wybranego w pewien sposób, oczywiście tego duchowego Izraela, mogą powiedzieć, że my nie chcemy króla. My wolimy cesarza. Ale to wszystko jest związane z błogosławieństwem, z tym nadrzędnym błogosławieństwem, o którym właśnie jest mowa w historii z Abrahamem. Że w tym potomstwie będzie błogosławieństwo. Błogosławieństwo, które jest związane z odpuszczeniem grzechów, bo to jest z tym związane. Ale z drugiej strony, jeżeli odrzucamy to błogosławieństwo, to główne błogosławieństwo, które Pan Bóg chce dać każdemu z nas, odrzucamy tak naprawdę wszystko. W tej jednej decyzji tracimy wszystko. To tak jak Abraham powiedziałby, że ja nigdy nie wychodzę. Z żadnego Ur, nie ruszam się, tu jest fajnie, ciepło, mam niedaleko sklepy, edukację, no wszystko co najlepsze. I Pan Bóg niejako apeluje do każdego z nas. I później apostoł Paweł też w pewien sposób nawiązywał do tych dwóch grup ludzi. Do tej, która jest z tej niewolnicy, z Hagar, a drugiej, która jest z wolnej. I mówił, że jeżeli nie przyjmiemy Chrystusa, to wtedy nie jesteśmy z tej wolnej. Nie jesteśmy tymi prawdziwymi dziećmi obietnicy, którzy są w stanie przezwyciężyć wszystko. Tak jak czytaliśmy dzisiaj, Pan Bóg powiedział do Abrahama, że on jest tą tarczą i nagrodą. Tak naprawdę od niego wszystko pochodzi i w nim się wszystko kończy. I zobaczcie, jak to się zamyka w Ewangelii, ponieważ później widzimy apostołów, którzy idą na świat, którzy głoszą o Chrystusie i Paweł w pewnym momencie pisze, że Jezus jest początkiem, Jezus jest końcem. Od Jezusa się wszystko zaczyna i na Jezusie się kończy. On zaczął dobre dzieło w nas i on w nas to dzieło dobre zakończy. Apostoł Jan mówi, to znaczy w sumie Jezus mówi przez apostoła Jana w Księdze Apokalipsy, ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Ode mnie się wszystko zaczęło i na mnie się wszystko kończy. Ale bez tego kluczowego momentu, jeżeli nie uwierzymy i właśnie przez wiarę, Abraham wyszedł przez wiarę, a jego
można by powiedzieć, to co robił, wynikało z jego wiary. Jeżeli my też nie zaczniemy od wiary, to nagle się okaże, że w pewnym momencie tracimy największe błogosławieństwo, którym jest Chrystus, a przez to życie wieczne. Dlatego, moi drodzy, tak naprawdę kwintesencją wyboru, kwintesencją obietnicy jest Golgota. Jest wybór, którego każdy z nas może dokonać. Dlatego nie możemy sobie pozwolić, aby dokonać złego wyboru. Dlatego wam wszystkim życzę, abyście wybrali Chrystusa, potrafili odpowiedzieć też na Jego wezwanie i wsłuchać się w głos, który nam mówi z Biblii, jak mamy dalej działać, co mamy robić, czego mamy nie robić, w którym kierunku iść, aby wypełniać wolę i być w pewien sposób, mieć to świadectwo, tak jak Abraham miał, że to takie zaproszenie nawet, może nie w pewną obietnicę Bożą, że bądź doskonały, prawda? Bądź przede mną doskonały, chodź według moich zasad, według mojego ducha, a wtedy wszystko będzie dobrze. Możemy mieć problemy, możemy mieć kłopoty na świecie, ale Pan Bóg, tak jak Abrahama przeprowadził, tak i nas przeprowadzi, jak przeprowadził apostołów i wszystkich innych, aby mogli właśnie odziedziczyć tą ziemię obiecaną, która jest jeszcze przed nami. Dlatego dokonajmy dobrego wyboru, który jest w Chrystusie. Amen.